Dzień dobry Państwu, nazywam się Andrzej Borewski i będę miał przyjemność być konferencjerem podczas naszego dzisiejszego spotkania. Poproszę najpierw pana Zygmunta Frankiewicza, prezesa Związku Miast Polskich, senatora Rzeczpospolitej Polskiej o inaugurację naszego spotkania. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na pierwszym spotkaniu poświęconym Światowemu Forum Miast, które w tym roku, pod koniec czerwca, odbędzie się w Katowicach. To wielkie wydarzenie i ważne, szczególnie ważne dla naszego środowiska. I naturalnym w tej sytuacji jest, że Związek Miast Polskich zaangażował się w przygotowania. I w ramach tych przygotowań odbędzie się 5 seminariów. To, które się właśnie zaczyna, jest pierwszym i ono będzie poświęcone poinformowaniu, przekazaniu informacji na temat samego Światowego Forum Miast. Następne odbędą się w 4 bardzo zaangażowanych miastach. Pierwsze w Wałbrzychu, 24 marca już, i będzie poświęcone zasobom miast. Następne w Gdyni, społecznościom miejskim będzie poświęcone. Kolejne w Sopocie, na temat finansów miast. I ostatnie, 6 w Dzierżoniowie, już w czerwcu, 10 czerwca, na temat zrównoważonego rozwoju z głównie aspektem ochrony środowiska, dbałości o środowisko i celów związanych właśnie ze zrównoważonym rozwojem. Światowe Forum Miast rozpocznie się w Katowicach 26 czerwca, a w następnym dniu tu w Katowicach Związek Miast Polskich planuje zorganizowanie zgromadzenia ogólnego, takiej części formalna, pierwsza część odbędzie się znacznie wcześniej. Ale myślę, że to będzie doskonały moment do dyskusji na tematy wewnętrzne, ale również te szersze. Ja mam świadomość, że teraz większość z nas zajmuje się trudnymi, bieżącymi sprawami. Ale Światowe Forum na to, żeby spojrzeć szerzej poza pandemię, poza bieżące kłopoty i w ten sposób zapewnić sobie większe szanse na rozwój naszych miast. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie prezesie. Zaproszę teraz do głosu główną uczestniczkę naszego spotkania, panią minister Małgorzatę Jarosińską-Jedynak, która jest pełnomocnikiem rządu do spraw Światowego Forum Miast. Mieliśmy nadzieję na osobistą obecność pani minister z nami w Katowicach. No niestety względy epidemiczne spowodowały, że będzie z nami tylko online. Witamy panią minister i oddajemy głos. Dzień dobry. Chciałam potwierdzić, że słychać. Tak, słyszymy panią minister. Dzień dobry panie prezydencie, panie prezesie, panie dyrektorze, państwo samorządowcy. Bardzo żałuję, że nie mogę być dzisiaj z wami, ale niestety, tak jak pan dyrektor powiedział, COVID zatrzymał mnie w Warszawie. Ale mam nadzieję, że równie dobrze uda mi się przekazać Państwu te informacje ważne z punktu widzenia organizacji całego Światowego Forum Miejskiego zdalnie, jakby miało to miejsce na żywo. Szanowni Państwo, już za niecałe 5 miesięcy spotykamy się w Katowicach na Światowym Forum Miejskim, organizowanym wspólnie przez Program Narodów Zjednoczonych do Spraw Osiedli Ludzkich, UN Habitat, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i oczywiście miasto Katowice. To wydarzenie, jak Państwo zapewne wiecie, jest najważniejszym globalnym spotkaniem poświęconym polityce miejskiej, w której uczestniczą przedstawiciele rządów, samorządów, środowisk akademickich i organizacji pozarządowych.
Choć uczestnicy tego wydarzenia pochodzą z całego świata, to głos kraju gospodarza jest tutaj niezwykle ważny. Dlatego też chcemy, by na ten głos składały się doświadczenia polskich miast w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, ale również działań na rzecz społeczności lokalnych. W tym kontekście niezmiernie cieszy nas inicjatywa Związku Miast Polskich, by zorganizować cykl seminariów w ramach Funduszu Forum Rozwoju Lokalnego, które będą poświęcone przygotowaniu polskich miast do udziału w Światowym Forum Miejskim edycja 11, w skrócie mówimy WUF 11. Z przyjemnością wpisaliśmy się również w tę inicjatywę jako wydarzenie towarzyszące WUF 11. Szanowni Państwo, organizacja Światowego Forum Miejskiego w Katowicach wpisuje się w trwającą od wielu lat w Polsce i na świecie dyskusję nad kierunkami rozwoju miast. Jej punktem kulminacyjnym był rok 2016 i opracowanie nowej agendy miejskiej. Takiego dokumentu, który nakreśla pożądany kierunek rozwoju miast, a także dokumentu, który stanowi remedium na dolegliwości wynikające z ich niezwykle szybkiego rozrostu. Ten dokument wpisywał się jednocześnie w agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, szczególnie właśnie w cel 11, cel, który ukierunkowany jest na uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi, ale również sprzyjającymi włączeniu społecznemu. W Europie zapisy nowej agendy miejskiej ONZ zostały przełożone na zatwierdzoną w 2016 roku agendę miejską Unii Europejskiej. I celem tej agendy miejskiej było wypracowanie bardziej skutecznego, zintegrowanego i skoordynowanego podejścia do polityk i ustawodawstwa Unii Europejskiej wraz z ich potencjalnym oddziaływaniem na obszary miejskie. I tu jako kluczowe określono dążenie do zaangażowania władz miejskich w opracowywanie polityk i wdrażanie polityk oraz wzmocnienie wymiaru miejskiego w tych politykach. Istotnym punktem odniesienia jest również nowa Karta Lipska, która została przyjęta przez ministrów do spraw miejskich Unii Europejskiej w 2020 roku. Podkreśla ona potrzebę poprawy zarządzania i koordynacji polityk miejskich na wszystkich szczeblach zarządzania, ale również podkreśla transformację w kierunku miast sprawiedliwych, zielonych, produktywnych. I te wspomniane trzy wymiary mają przyczynić się do budowania miast odpornych, miast, które mogą stawiać czoła nadchodzącym wyzwaniom społecznym, gospodarczym i ekologicznym, takich miast, które gwarantują przy tym wysoką jakość życia mieszkańców. Ponadto też Karta Lipska zapewnia ramy realizacyjne niezbędnej transformacji miast i zasady dla polityk miejskich. To przyjęcie tej odnowionej Karty Lipskiej jest jednocześnie impulsem dla państw członkowskich, aby dokonać przeglądu ich własnych polityk miejskich, aby dostosować je do nowych wyzwań i uwarunkowań. Dlatego też, jak Państwo wiecie, rozpoczęliśmy w ubiegłym roku dyskusję nad kierunkami rozwoju krajowej polityki miejskiej do 2030 roku. I wśród takich najważniejszych kwestii, które są zaadresowane w projekcie Krajowej Polityki Miejskiej 2030, należy wymienić przede wszystkim problemy suburbanizacji i ład przestrzenny. Kolejny to współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych oraz wzmocnienie zdolności rozwojowych miast i miejskich obszarów funkcjonalnych. To również jakość środowiska przyrodniczego w miastach i działania adaptacyjne wobec zmian klimatu. To również system mobilności miejskiej i bezpieczeństwa ruchu. Piąty to promocja działań społecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców. Ten przygotowany projekt Krajowej Polityki Miejskiej 2030 przekazaliśmy Państwu pod koniec grudnia ubiegłego roku do konsultacji społecznych.
Obecnie analizujemy wszystkie zgłoszone przez Państwa uwagi i postulaty i myślę, że to jest dobra okazja, by podziękować Państwu za udział w tych pracach nad dokumentem, aby był on taki, który odpowiada potrzebom miasta. Planujemy, by Krajowa Polityka Miejska została przyjęta przez Radę Ministrów w czerwcu bieżącego roku i chcemy zaprezentować ją właśnie podczas Światowego Forum Miejskiego w Katowicach jako nasz wkład w dyskusję programową nad polityką miejską. Szanowni Państwo, obecnie pracujemy wspólnie z UN Habitat nad programem WUF-11, którego temat przewodni brzmi: zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości. Planujemy, by dyskusja na forum koncentrowała się wokół następujących 6 wiodących kwestii. Sprawiedliwa przyszłość miast, bardziej ekologiczna przyszłość miast, innowacje i technologie, budowanie odporności miejskich, planowanie i zarządzanie urbanistyczne i przyszła gospodarka miejska i finanse. Taką kwestią horyzontalną, która znajdzie się w programie forum, będzie dostępność. Jako resort, który realizuje od przeszło 3 lat rządowy program Dostępność Plus, mamy doświadczenie, mamy wiedzę i mamy też dobrego partnera do dyskusji, czyli Radę Dostępności. Dzięki temu będziemy mogli promować dobre praktyki, będziemy podkreślać, że lepsza przyszłość miast to przyszłość miast dla każdego, niezależnie od stopnia sprawności. Chcemy również, aby w ramach programu WUF-11 znalazł się silny akcent polski i również europejski. Stąd inicjatywa utworzenia cyklu wydarzeń podczas WUF pod hasłem Transformacja europejskich miast dla lepszej Europy, dla lepszego świata. Przechodząc do szczegółów w ramach wydarzeń Transformacja europejskich miast, nazywanych roboczo ścieżką europejską, planujemy tutaj 16 paneli w 4 obszarach tematycznych. To miasto zielone, miasto sprawiedliwe i włączające, to zrównoważona mobilność miejska i również dostępne mieszkalnictwo. Dodatkowo zorganizujemy 10 sesji takich sesji posterowanych, głównie z myślą o środowisku akademickim i samorządowym. Celem tej inicjatywy jest promowanie wśród uczestników WUF-11 polskiego i europejskiego dorobku w zakresie polityki miejskiej, ale również podniesienie zainteresowania WUF-11 w środowisku europejskim. Kolejną inicjatywą opracowaną również we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów jest Plan Działań dla Miast. Celem tego planu jest zmobilizowanie miast do odważnych działań na rzecz zrównoważonej transformacji i wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym. Po WUF-11 pozostanie trwałe dziedzictwo w postaci katalogu działań, ale również takiej wspólnej wizji zrównoważonego rozwoju wypracowanej dzięki wymianie doświadczeń, dotychczasowych transformacji, ale również tych perspektyw, które mają miasta w dążeniu do określonego celu. Program zmierza do włączenia polskich miast w światowy trend zrównoważonej przemiany przestrzeni miejskich. Inicjowana dyskusja na temat rozwoju terenów zurbanizowanych oraz stworzenia przestrzeni dla systematycznego udoskonalania i wdrażania dobrych wzorców w lokalnych politykach miejskich. I tu, Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mamy już 37 miast w planie działań dla miast. W tym gronie znalazły się oczywiście Katowice. Katowice z inicjatywą Czas na Szopienicę. Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości. Trzymam kciuki, życzę powodzenia w ramach tego projektu. Rozpoczęcie Światowego Forum Miejskiego, Szanowni Państwo, zbliża się wielkimi krokami.
Nasze przygotowania wchodzą w zaawansowaną fazę. Nie chcemy jednak, aby całe zaangażowanie skupiło się tylko na tych 5 dniach w czerwcu. Dlatego już dzisiaj mamy dla Państwa propozycję i możliwość zaangażowania się, aby włączyć się aktywnie w okresie przygotowawczym do WUF i wspólnie z nami budować dziedzictwo tego wydarzenia. Przewidzieliśmy szereg możliwości dla różnych interesariuszy, a podstawowym działaniem, do którego wszystkich Państwa zachęcam, jest zarejestrowanie się do udziału w Światowym Forum Miejskim edycja 11. Każdy może to zrobić online'owo do 22 czerwca. Forum wyróżnia się na tle innych wydarzeń organizowanych w ramach systemu ONZ tym, że nie wymaga ono od uczestników oficjalnej akredytacji, ani bycia reprezentantem żadnej organizacji. Jest ono otwarte dla wszystkich. Jak najwcześniejsza rejestracja jest oczywiście wskazana. Otwiera to przed Państwem szereg kolejnych możliwości. W jednym systemie odbywa się zarówno rejestracja indywidualna oraz przesyłane są zgłoszenia i propozycje wydarzeń podczas WUF11 oraz rezerwacja, możliwość rezerwacji przestrzeni wystawienniczej. Do wyboru jest 6 różnych typów wydarzeń. Są to sesje networkingowe, warsztaty, głos miast, cele zrównoważonego rozwoju w działaniu, miejska biblioteka oraz sesje w strefie ONZ. Każde z nich charakteryzuje się szczególną formą. Na przykład warsztaty są dłuższe i odbywają się w mniejszych grupach. Sesje w miejskiej bibliotece dotyczą niedawno wydanych publikacji na temat miast. Jeżeli są Państwo zainteresowani organizacją wydarzenia w ramach WUF, na nowo uruchomionej stronie gov.pl/WUF11 można znaleźć tam opisy wszystkich otwartych naborów. I tu, Szanowni Państwo, ważny termin. Czas na zgłoszenia mają Państwo do 7 marca, więc serdecznie Państwa do tego zachęcam. Tylko nadmienię jeszcze, że w strefie wystawienniczej znajdzie się pawilon polski, w którym również odbywać będą się wydarzenia promujące Polskę i polskie doświadczenia w zakresie polityki miejskiej, w zakresie transformacji i rewitalizacji miast, a myślę, że polskie miasta mają się tutaj czym naprawdę pochwalić i mają naprawdę co pokazać. Dlatego serdecznie zapraszam do współpracy w ramach Pawilonu Polskiego, bo to okazja szczególnie dla samorządów, aby zaprezentować się światu, aby pochwalić się efektami pozytywnych zmian, jakie Państwo jako włodarze wprowadzacie w swoich miastach. Szanowni Państwo, zaangażowanie w Światowe Forum Miejskie to jednak o wiele więcej niż tylko rejestracja i udział. Od początku naszych przygotowań wychodzimy z otwartymi rękami do szerokiego grona osób i organizacji. Szczególnie zachęcamy i wspieramy młodzież do włączenia się w przygotowania i udział w forum. Powołaliśmy Radę Młodych WUF11, której zadaniem jest właśnie włączenie młodzieży z całej Polski i również z zagranicy do tego, aby tworzyć i kreować te elementy rozwoju miast. Rada organizuje comiesięczne konsultacje, gdzie młodzi ludzie mogą opowiedzieć o swoich pomysłach, mogą wyrazić swoje wątpliwości, mogą też usłyszeć odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące zaangażowania młodzieży. Inicjatywą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Uniwersytetem SWPS jest konkurs, który został ogłoszony, Urban In, Miasto dla Każdego. I ten konkurs składa się z dwóch kategorii: młodych pasjonatów i młodych profesjonalistów. Młodych ludzi w wieku od 15 do 22 lat mogę już zaprosić do udziału w konkursie. Do końca marca można nadsyłać zgłoszenia, które odpowiadają na pytania: co według Ciebie jest kluczowe dla poprawy jakości życia w Twoim mieście?
W kategorii młodych profesjonalistów pracą konkursową będzie projekt na konkretne rozwiązanie odpowiadające wyzwaniom przedstawionym przez miasta. W poniedziałek zakończył się nabór, obecnie analizujemy zgłoszenia, w najbliższym czasie podamy, których wyzwań podejmą się młodzi profesjonaliści. Serdecznie dziękuję miastom, które nadesłały zgłoszenia i chcą razem z nami tworzyć konkurs Urban In Miasto dla Każdego. Młodzież jest dla nas jednym z kluczowych partnerów. W końcu to oni będą żyli w miastach przyszłości, zatem naszym obowiązkiem jest włączenie do dyskusji młodzieży jako równego partnera. Chcemy, aby aktywnie zaangażowała się młodzież i to właśnie wyróżnia i wzbogaca nasz polski, nasze polskie Światowe Forum Miejskie. Dzisiejszemu wydarzeniu przyznaliśmy tytuł wydarzenia certyfikowanego WUF-11. Co ważne zaznaczenia, nabór w programie WUF w Twoim mieście jest naborem ciągłym. Jeżeli organizują Państwo wydarzenie wpisujące się w tematykę Światowego Forum Miejskiego, możecie włączyć jego rezultaty w spuściznę WUF-11 poprzez udział w programie. Zależy nam, aby rok 2022 był rokiem WUF-u, żeby nasze idee dotyczące transformacji miast dla lepszej przyszłości docierały do wszystkich zakątków Polski, żeby każdy z nas był częścią tej dyskusji i każdy z nas mógł zabrać głos w tych ważnych aspektach transformacji miast. Szanowni Państwo, na koniec przede wszystkim zachęcam wszystkich Państwa do udziału w Światowym Forum Miejskim, edycja 11. I zachęcam również do wzięcia udziału we wszystkich inicjatywach, które odbędą się przed tym wielkim miejskim świętem, ale również po nim i w trakcie samego forum. I mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo, 26 czerwca w Katowicach na Światowym Forum Miejskim, edycja 11. Serdecznie dziękuję za uwagę. Dziękujemy pani minister za tak wyczerpujące przedstawienie koncepcji i filozofii tego dużego spotkania. Trochę nam pani wprawdzie odebrała treści, które my też, o których chcieliśmy mówić, ale to bardzo dobrze, że tak się stało, ponieważ ważna jest pełna wizja i za przedstawienie tej pełnej wizji dziękujemy. Przy okazji w imieniu samorządowców chcę podziękować zarówno pani minister osobiście, jak i ministerstwu za dobrą współpracę w różnych naszych programach, które realizujemy dla miast. Teraz chciałbym oddać głos panu prezydentowi Katowic, gospodarzowi WUF-u i gospodarzowi naszego dzisiejszego także seminarium, dziękując za gościnę. Chcę też podkreślić, że pan prezydent jest jednym z tych przykładów konstruktywnej współpracy polskich samorządów, bo jest aktywny zarówno w Związku Miast Polskich, jak i w Unii Metropolii Polskich, która jest naszą siostrzaną organizacją i z którą ściśle współpracujemy także nad WUF-em oraz w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, której pan prezydent jest także członkiem. Oddaję głos panie prezydencie. Bardzo serdecznie dziękuję panie dyrektorze, pani minister, wielce szanowni państwo. Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że cieszę się bardzo z faktu, że ta współpraca na tej scenie polskich miast bardzo fajnie przebiega i to jest wielka zasługa oczywiście pana dyrektora i szefa Związku Miast Polskich, pana senatora Zygmunta Frankiewicza, którzy od razu odpowiedzieli pozytywnie na hasło dotyczące World Urban Forum i mają tą świadomość, że bez tej organizacji, ale i również organizacji, w której jesteśmy również jako miasto zrzeszeni, czyli Unii Metropolii Polskich, to wydarzenie nie ma możliwości się odbyć. To znaczy obecność jest bardzo istotna polskich miast w tym gronie, ponieważ
Katowice mogą być przykładem, ale nie są jedyne na mapie Polski, w którym przemiany ostatnich 30 lat następowały w takim tempie i rzeczywiście zmieniały wizerunek tych naszych społeczności czy lokalności, w których żyjemy. Ja mam taką krótką prezentację o mieście Katowice, którą chciałbym Państwu zaprezentować, który chciałbym powiedzieć też trochę, czy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to miasto Katowice stało się miastem gospodarzem World Urban Forum, ale też dlaczego wcześniej gościło też wielkie wydarzenia. Jak Państwo doskonale wiecie, miasto Katowice to południe naszego kraju, ale wbrew pozorom bardzo dobrze zlokalizowane, ponieważ w promieniu około 400 kilometrów mamy do dostępu wiele stolic państw tej części Europy, od Berlina, Czech, Słowacji, Węgier, oczywiście naszego kraju. Tak więc można powiedzieć, że lokalizacja jest bardzo dobra, plus dobre połączenia komunikacyjne powodują, że ten kontakt nie tylko wewnętrzny w naszym kraju pomiędzy innymi miastami, ale też również wypływający na zewnątrz, poza granicę, jest bardzo dobry. Takim na pewno dobrym atutem naszego miasta to jest kwestia wspomnianych przeze mnie dobrych połączeń komunikacyjnych, w tym komunikacji lotniczej. Katowice wprawdzie nie w swoim dokładnie granicach administracyjnych, ale posiadają port lotniczy Katowice-Pyrzowice, z którego można latać w różne części świata albo tych dużych hubów komunikacyjnych, gdzie później można nawet przedostawać się w rejony te tak zwane transatlantyckie czy na inne kontynenty naszego świata. Ale poza Katowicami, 70 kilometrów od Katowic, jest lotnisko w Krakowie, Balice, również z doskonałymi połączeniami, już właściwie poza nawet Europę czy poza nasz kontynent, więc można również do Stanów Zjednoczonych i w różne inne miejsca stamtąd dolecieć. Jeszcze takim elementem wspomagającym to dobre skomunikowanie jest lotnisko w Ostrawie, które cały czas się rozwija i które też jest takim elementem, można powiedzieć, zapasowym dla dobrej komunikacji tej ponadkrajowej czy ponadkontynentalnej. Ważnym elementem w Katowicach to oczywiście jest potencjał ludzki. I to może nie tylko samo miasto, bo miasto jest raptem 300-tysięczne, a więc nie można mówić o jakiejś super wielkiej metropolii, ale patrząc z punktu widzenia ukształtowania czy tej konurbacji górnośląskiej, a dzisiaj już ustawowo ustanowionej metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej, możemy mówić o potencjale takich ściśle funkcjonujących mieszkańców, to około 2 milionów czy ponad 2 miliony, a patrząc z punktu widzenia całego województwa to blisko 5 milionów, no trochę wykraczając poza to około 5 milionów osób, które zamieszkują ten obszar. To jest olbrzymi potencjał, który służy rozwojowi miasta i zmianie jego dotychczasowego spostrzegania. Dlaczego to mówię? Ponieważ jak my wszyscy wiemy, Katowice są miastem stosunkowo młodym, to jest 157 lat swojego istnienia, właściwie 6, 7 rok nam idzie i ten wiek, patrząc na wielowiekowe miasta naszego kraju, no jest naprawdę takim raczkującym miastem, ale w jego historii można zauważyć różne etapy rozwoju. Moment powstania miasta wokół powstającej wtedy kolei żelaznej, decyzji ojców założycieli, którzy postanowili, że swój biznes ulokują w Katowicach i stworzą z Katowic takie, jak dzisiaj to nazywamy ogólnie city, czyli takie najważniejsze miejsce w całym regionie. I to im się udało. Po I wojnie światowej, kiedy losy Śląska różnie się potoczyły, Górnego Śląska oczywiście,
Katowice stały się w 20-leciu międzywojennym kolejnym prężnie rozwijającym się ośrodkiem, ważnym z punktu widzenia gospodarczego dla odradzającego się państwa polskiego. To tu właśnie był zlokalizowany, wcześniej wybudowany przez Ślązaków niemieckiego pochodzenia przemysł i ten przemysł dalej się rozwijał, tworząc kolejne zakłady pracy, tworząc kolejną nową jakość życia, bo wtedy to właśnie była nowa jakość życia dla mieszkańców Śląska. Kolejne lata po II wojnie światowej to też okres, można powiedzieć, nie do końca taki stracony, jakbyśmy chcieli mówić z punktu widzenia tego systemowego. Ja wiem, że patrząc z punktu widzenia polityki to inaczej wygląda, ale patrząc z punktu widzenia rozwoju gospodarczego to też bardzo wiele różnych inwestycji, które powstawały w Katowicach, które powstały w całym naszym regionie, zawdzięczamy temu okresowi, między innymi Spodek, który jest takim symbolem miasta do dziś dnia i do dziś dnia pełni taką rolę ważną, kulturalno, sportowo, rozrywkową i chyba każdy w Polsce zna wydarzenia, które tutaj miały miejsce, a wydarzenia były naprawdę z pierwszej półki, można powiedzieć, wydarzeń kulturalnych czy sportowych. Ja troszkę tak mówię o tym, czym się wyróżniamy jako miasto Katowice, przesuwając kolejny slajd, bo mówię o tym dziedzictwie. I oczywiście przyszedł czas po przemianach, po roku 89, w którym zaczęto na nowo budować wizję miasta. Przemysł stawał się coraz bardziej niewydolny, bo przemysł był oparty na technologiach przestarzałych, które na czas powstania może miały jakiś zasób przyszłościowy, ale jak dobrze wiemy, ten rozwój idzie bardzo dynamicznie i w okresie już lat 90. praktycznie to, co tutaj było, to było bardziej uciążliwością dla mieszkańców miasta, aniżeli czymś, co nadawało nowe wizje i nowe działania. Więc podjęto decyzję, że musimy te wszystkie kopalnie, które mamy, te huty przestarzałe, zamienić zupełnie na coś innego. Na coś, co jest trendy, co jest nowoczesne, co jest dla kolejnych pokoleń oczekiwane i co spowoduje, że z Katowic nie będą odpływali ludzie, a wręcz odwrotnie, będą przyjeżdżali do tego miasta i do tego regionu, szukając nowych wyzwań w swoim życiu. I tak się też stało, że podjęto decyzję sfokusowania się mocnego na nowoczesne technologie, na usługi w biznesie i zaczęto budować biurowce, w których lokują się najwięksi gracze korporacyjni w świecie, od IBM-u począwszy, skończywszy nawet na lokalnych firmach, takich jak na przykład TDJ czy inne przedsięwzięcia realizowane już przez polski biznes. To dało nam bardzo duży oddech i w sumie patrząc z tego punktu widzenia w Katowicach utworzono i nie tylko w Katowicach, ale też w regionie, ale głównie w Katowicach, to jest około 27 ponad tysięcy miejsc pracy, nowoczesnych miejsc pracy dla mieszkańców nie tylko Katowic, ale całego regionu, ponieważ do Katowic dziennie dojeżdża do pracy od 130 do 150 tysięcy osób, co świadczy o tym, że Katowice stały się takim miejscem pracy również dla mieszkańców ościennych miast, z czego jesteśmy dumni, zadowoleni i co sobie bardzo, bardzo cenimy. Oczywiście poza jakby tą kwestią infrastrukturalną w mieście zaczyna odgrywać coraz większą rolę głos mieszkańców. Doskonale wiemy, że te przemiany od roku 89, jeszcze pamięć tego, że za komuny to poza twardym głoszeniem swoich racji nie było możliwości takiego
demokratycznego, swobodnego wyrażania swoich myśli. Tego musieliśmy się nauczyć i myślę, że dopiero wejście w nowy wiek, wiek XXI, spowodował to, że nabraliśmy trochę więcej ochoty do tego, aby współzarządzać tą naszą właśnie lokalnością. Zrozumieliśmy, że to miasto nie jest tylko prezydenta, radnych, Rady Miasta, ale jest przede wszystkim mieszkańców i to, co się dzieje w tym mieście, jest elementem istotnym dla każdego mieszkańca, każdego miejsca, w którym ten mieszkaniec mieszka. A więc oczywiście jako jedni z pierwszych stworzyliśmy budżet obywatelski, którym no, nieco wyprzedziliśmy ustawy, które później powstały, które nakazują już dzisiaj taki budżet posiadać, ale to miało za zadanie włączenie mieszkańców do współdziałania, współzarządzania miastem, czyli decydowania o kolejności realizacji określonych inwestycji. Czyli jeżeli jest jakaś potrzeba, możemy ją zgłosić, jeżeli grupa mieszkańców wie, popiera taki wniosek, wybiera go i my jako miasto jesteśmy zobligowani do jego realizacji. Z tego budżetu obywatelskiego wyodrębiliśmy też dość modny dzisiaj zakres, więc to jest zakres tak zwany budżetu zielonego, czyli tworzenia nowej zieleni w mieście. Cały czas pytam moich koleżanki i kolegów, wszyscy borykamy się z tym, że chcemy rozwoju, do rozwoju potrzebne są tereny, ale te tereny często posiadają określoną zieleń, czasami urządzoną, czasami nieurządzoną, ale o tą zieleń zawsze jest walka. Stąd też kwestia takiej decyzji, że tam, gdzie chcemy zachować zieleń i chcemy ją urządzić, chcemy ją utrwalić w przestrzeni miasta, do tego służą właśnie pieniądze z budżetu zielonego obywatelskiego. Co z kolejnych rzeczy? Mam problem z przesunięciem slajdu na następny, chyba że już obcykałem do końca, ale raczej nie. O, to jest właśnie oś czasu, w której można zauważyć te rzeczywiste przemiany Katowic. Co wyzwoliło w mieszkańcach tą energię realizacji ważnych działań? Staranie europejską stolicę kultury. Nikt w życiu w przeszłości nie myślał, że kultura może wzmóc proces rozwojowy, zwiększyć jego dynamikę. Otóż okazało się, że nic bardziej mylnego, właśnie kultura i stawianie na kulturę powoduje to, że spostrzeganie miasta jest zupełnie inne. I nie można powiedzieć również, że przed rokiem 2010 nie było kultury w Katowicach, bo ona była zawsze, zawsze obecna, zawsze mocno reprezentowana przez różne jednostki kulturowe, które tutaj działały, choćby Teatr Śląski, choćby Filharmonia Śląska, choćby Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Ale dopiero wypuklenie i pokazanie tego szerzej spowodowało to, że ludzie zaczęli rozumieć, że to jest nasza wartość. To jest nasza wartość miasta, to jest nasza wartość regionu, to jest nasza wartość niemalże narodowa i warto o nią dbać i warto ją pielęgnować. I to staranie Europejskiej Stolicy Kultury spowodowało, że ludzie wyszli na ulicę, że ludzie zaczęli brać wszystko w swoje ręce i nie potrzebowali do tego środków finansowych, nie potrzebowali do tego wspomagania miasta, tylko wyzwolili w sobie na tyle energii, że ten proces, mimo nieuzyskania Europejskiej Stolicy Kultury, nam się powiódł i doprowadził do tego, że dzisiaj na terenach byłej kopalni Katowice mamy tak zwaną strefę kultury, w którym mieści się siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, gdzie mieści się Muzeum Śląskie, gdzie mieści się Międzynarodowe Centrum Kongresowe, które będzie tym domem na World Urban Forum 11 już w czerwcu tego roku. Kolejne ważne wydarzenia to oczywiście uzyskanie tytułu kreatywnego miasta UNESCO w dziedzinie muzyki. To szczyt klimatyczny, który odbył się w roku 2018, to IGF, czyli szczyt internetu, który również odbył się tutaj w Katowicach. No i kolejne nasze wielkie wyzwanie, które tutaj realizujemy razem z ministerstwem, realizujemy razem z UN Habitatem, czyli no, organizacją przy ONZ-cie, która zajmuje się właśnie siedliskami ludzkimi, czyli problemami życia w miastach i nie tylko w miastach, ale życia generalnie na kuli ziemskiej. I to jest element, który
nasz element, przepraszam, organizacja, która nam zleciła i pozwoliła na to, aby zorganizować to w Katowicach. A dlaczego? A właśnie dlatego, co powiedziałem wcześniej, czyli ze względów na te wyraźne przemiany i może trochę wzorcowe nawet dla innych przemiany miasta z miasta przemysłowego w miasto kultury, w miasto nowoczesnych technologii, w miasto nowych wyzwań. Na co stawia miasto, to już mówiłem, a teraz podwójnie zmieniamy, dziękuję bardzo. Na co miasto stawia? Oczywiście może to tak brzmi pod WUF, ale rzeczywiście na zrównoważony rozwój. Jak Państwo popatrzycie i też popatrzycie na swoje miasta, w którą stronę one zmierzają i popatrzycie na realizację, to z tych 17 celów zrównoważonego rozwoju, czyli z takiego z takich przykazań, którymi powinniśmy się posługiwać przy tworzeniu strategii rozwoju naszych miast i przy działaniu już konkretnym rozwojowym tych miast, to jak zobaczymy, to każde z naszych miast jest w stanie w poszczególnych celach znaleźć te elementy, które już zostały zrealizowane i te, które się planuje w przyszłości zrealizować. I trochę to robimy podświadomie, a dzisiaj powinniśmy już przejść na świadomość realizacji i rzeczywiście przejść na ten proces realizacji 17 celów. I mam nadzieję, że World Urban Forum będzie służyło temu, abyśmy znaleźli sobie odpowiedź na to, w jaki sposób to robić, jak to dopasować do naszych realności tych lokalnych i jak zmieniać ten świat, bo świat, jak mówił Benjamin Barber, zmienia się od tej lokalności, a nie od decyzji centralnych. No szkoda, tutaj to zwracał na to uwagę pan dyrektor, że trochę to zatracamy w naszym kraju, że trochę idziemy inną drogą, czy próbujemy iść inną drogą. Natomiast uważam, że właśnie ta lokalność i ta decyzyjność na szczeblu lokalnym jest najważniejsza i ona przynosi największe wartości rozwojowe dla tych naszych miast, tych naszych regionów i co za tym idzie dla naszego kraju. Moi drodzy, chciałbym bardzo serdecznie wszystkich Państwa zaprosić na World Urban Forum do Katowic 26 do 30 czerwca. Wielkie wydarzenia nie tylko tej skali światowej, bo jak wiemy, no to jest światowa konferencja, ale również wydarzenia tej skali lokalnej na poziomie miast, regionów i krajów. Różne są przygotowane programy, różne wewnętrzne i zewnętrzne wydarzenia, w których będzie można wziąć udział. Ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Przepraszam, że może zbyt długo przynudzałem, ale chciałem pokazać trochę tego kolorytu naszego miasta, trochę jego zmian. Mam nadzieję, że w miarę mi to wyszło i życzyć Państwu wszystkiego dobrego na dalszej części naszego spotkania, ale i również wszystkiego dobrego na kolejny czas naszego życia. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Z zaproszenia na pewno skorzystamy. Liczymy także na to, co się w Katowicach będzie w tym czasie działo poza samym WUF-em. Ja nie ukrywam, że od czasu do czasu przyjeżdżam do Katowic, nie tylko na koncerty w Nosprze, ale byłem na kilku spektaklach teatralnych, także jestem przekonany, że będziemy mogli z oferty Katowic w tym czasie korzystać. Ale zachęcam oczywiście do tego, żeby w czerwcu tego roku głównym celem naszego przyjazdu było Światowe Forum Miast. Jego poprzednie lokalizacje były z punktu widzenia Polski raczej dosyć egzotyczne, a jeszcze czasami przypadały w okresie wyborczym, więc wyjazd w okresie krótko przed wyborami do Abu Zabi na przykład albo do jakiejś innej tego typu lokalizacji był trochę niebezpieczny politycznie. Natomiast do Katowic to ograniczenie nie ma miejsca, więc rzeczywiście chętnie tu chyba przyjedziemy. Ranga tego wydarzenia jest też podkreślona przez fakt, że jest specjalna ustawa uchwalona przez Sejm w związku ze Światowym Forum Miast
w Katowicach. My samorządowcy wprawdzie nie wszystkie ustawy do końca lubimy, ale bezsporny jest fakt, że takie wydarzenie, skoro uzyskało rangę ustawową, jest ważne dla bardzo różnych środowisk w Polsce. W tej ustawie wskazani są główni organizatorzy tego wydarzenia. I oprócz Habitatu oczywiście, który jest gospodarzem, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, który ze strony rządu się tym zajmuje, czy miasta Katowice, które jest gospodarzem miejsca, niezwykle ważnym naszym partnerem w Światowym Forum Miast jest Instytut Miast i Regionów z Krakowa. To jest instytut resortowy, ale to jest instytut, z którym my przynajmniej jako Związek Miast Polskich współpracujemy od wielu lat i z radością obserwujemy zdynamizowanie pracy instytutu i jego coraz wyższy poziom i lepszą przydatność dla miast. Dzisiaj jednak nie będziemy tak szeroko mówić, tylko prosimy o pana doktora Karola Janasa, który jest z nami, o skoncentrowanie się na samym WUF-ie. Bardzo przy okazji dziękuję za dobrą współpracę w ramach tych naszych przygotowań i liczę na dalszą. Bardzo proszę, pan doktor Karol Janas. Dzień dobry Państwu, dziękuję Panie Dyrektorze za tak pochlebną ocenę. Mamy nadzieję, nasza rola tu jest absolutnie służebna przy organizacji właśnie tego wydarzenia. Jesteśmy partnerem merytorycznym i dla miasta Katowice i dla ministerstwa tutaj w koordynacji przede wszystkim części programowej. Częściowo też organizacyjnie staramy się pomagać. Natomiast właśnie to, na czym chcielibyśmy się przede wszystkim, gdzie naszą rolę widzimy, to właśnie tutaj w pomocy, w zaangażowaniu polskich miast i polskich partnerów, bo WUF, to może warto też podkreślić, nie jest tylko dla miast w rozumieniu administracji urzędów, tak, ale jest także dla mieszkańców, dla organizacji pozarządowych, dla wszystkich w jakiś sposób zainteresowanych problematyką rozwoju miast i przyszłością miast, bo taki jest, wokół tego koncentruje się główny temat tego wydarzenia. A więc my będziemy starali się tutaj na każdym możliwym polu właśnie pomóc i zachęcić Państwa do zaangażowania się w sposób bardziej aktywny, w sposób aktywny w to wydarzenie. Pani minister właśnie już to bardzo, bardzo szeroko opowiedziała o tych wszystkich możliwościach. Ja postaram się może w takim razie tylko tak trochę szczegółowiej opowiedzieć o tych możliwościach, jakie właśnie są, a jest ich niemało. Ale zanim do tego przejdę, jeszcze może właśnie dwa słowa, dlaczego myślę, że warto w tym wydarzeniu w jakiś sposób wziąć udział. Oczywiście pani minister, pan prezydent już tutaj wspominali o wielu aspektach. Rzeczywiście chyba ten aspekt, że mamy ten świat na wyciągnięcie ręki, jest bardzo ważny i to, że możemy skorzystać. Jest wiele konferencji na świecie interesujących, dotyczących problematyki miejskiej, no ale właśnie to się zawsze wiąże z jakimiś kosztami, z trudnościami logistycznymi. Tutaj będzie ta okazja, że naprawdę eksperci z całego świata, przedstawiciele miast, może nie wszystkich oczywiście, ale wielu tych najbardziej aktywnych tak naprawdę będą tutaj w Katowicach. I to jest niewątpliwie olbrzymia okazja dla każdego miasta w Polsce i dla każdej osoby zainteresowanej nawiązaniem takich kontaktów, oczywiście posłuchaniem, takim biernym udziałem, ale przede wszystkim chyba to jest ta okazja do nawiązania współpracy, do nawiązania bezpośrednich kontaktów. Spodziewamy się, że rzeczywiście tutaj miasta europejskie będą w szczególności reprezentowane i ten wymiar, natomiast no, mamy nadzieję, że też inne regiony świata, bo wbrew pozorom i miasta afrykańskie, i miasta południowoamerykańskie mają bardzo wiele do zaoferowania, często ciekawych rozwiązań, o których nie słyszymy na co dzień. No w naturalny sposób są to dość odległe dla nas obszary, nie interesujemy się tym może tak na co dzień, a tam też bardzo dużo się zmienia, bardzo dużo się dzieje. I to jest chyba ten jeden aspekt. Drugi natomiast to jest to, co my możemy właśnie tym, no tak górnolotnie mówiąc, zaoferować światu, ale tak jak właśnie rozmawiamy tutaj, w jaki sposób też ten przekaz na WUF kształtować, to właśnie to doświadczenie polskiej transformacji, doświadczenie transformacji polskich miast jest no, unikalne. I oczywiście na co dzień skupiamy się na tym, co ciągle nie domaga, albo
albo jest jeszcze do poprawy. Natomiast jeśli spojrzymy tak chłodno właśnie na te 30 lat przemian, to jest pasmo sukcesów tak naprawdę i właściwie na każdym polu, jak tutaj staramy się tak nawet bardzo obiektywnie patrzeć na wskaźniki, już nie tylko tak PR-owo, ale patrząc na konkretne wskaźniki, te zmiany, które się dokonały, są naprawdę olbrzymie. I chyba takim cechą bardzo specyficzną jest to, że one się dokonały przy właściwie pewnej sprawiedliwości społecznej. Znaczy, oczywiście, że te rozwarstwienia też się pojawiają i to nie jest tak, że wszystko jest idealnie, ale właściwie przy ciągłym, nieustannym wzroście gospodarczym zachowaliśmy wciąż relatywnie małe dysproporcje właśnie w tym rozwoju społecznym. I to jest na pewno taki aspekt, który dla miast właśnie też tych krajów rozwijających się jest bardzo interesujący, może nawet bardziej interesujący niż te doświadczenia miast zachodnich, które są już takie oderwane często albo niemożliwe wręcz do naśladowania ze względu na, prawda, one już są za daleko, za wysoko, innymi budżetami też często dysponują, natomiast to nasze doświadczenie jest takie często bliższe i przez to ciekawsze. Więc warto się też tym pochwalić właśnie, tym doświadczeniem z państwa miast, z państwa działań, bo jestem pewien i będziemy się starali oczywiście w tym pomagać, doradzać, jak tego transferu właśnie wiedzy, doświadczeń tutaj dokonać. I przechodząc już do tych wydarzeń, bo można się oczywiście można przyjechać, żeby przyjechać należy się zarejestrować, pani minister wspominała, jest oficjalna strona wydarzenia, którą tam wyświetlimy zaraz na końcu i tam należy się zarejestrować. I można zarejestrować też różne wydarzenia w takim otwartym naborze. Tutaj właśnie na slajdzie mamy wyświetlone, pani minister też wymieniała. Ja może parę słów opowiem o każdym z tych wydarzeń. Wydarzenia sieciujące, czyli właśnie networking events, one zastąpiły to, co do tej pory było na światowych forach miejskich, czyli takie wydarzenia towarzyszące. One z reguły polegały na tym, że przyjeżdżało się z jakimś tematem, organizowało się taką krótką sesję na 1,5 godziny i tu pan prezydent też miał okazję w tym uczestniczyć w Abu Dhabi. Tego było bardzo dużo i niestety one nie cieszyły się zbyt dużym. Często to były tylko takie panele, na których się coś mówiło, przedstawiało i one nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem często. Natomiast właśnie te wydarzenia sieciujące były bardzo popularne, bo one mają taki wymiar, oczywiście one też polegają na tym, że prezentują, one są skupione wokół jakiegoś tematu i można ten temat zaproponować, więc każde miasto, każda instytucja, bo to nie musi oczywiście być tylko miasto, ale teraz skupiamy się głównie na miastach, więc każde miasto może też zaproponować jakiś konkretny temat, wokół którego taką sieć współpracy chciałoby stworzyć, o różnych problemach czy wyzwaniach związanych z realizacją tego tematu porozmawiać. Oczywiście można to robić też we współpracy i tutaj też nasza rola, ponieważ my widzimy ten program od środka, będziemy widzieć też jakie miasta, jakie podmioty zgłaszają te wydarzenia, spodziewamy się, że będzie ich znacznie więcej niż miejsc. Na przykład w przypadku tych wydarzeń sieciujących to jest około, oczywiście to jest taka tylko założenie pewne, nie sztywna liczba, ale prawdopodobnie około 180 tych wydarzeń sieciujących będzie mogło być zorganizowanych. Jeśli tematy będą zbieżne, to będziemy starać się tutaj też właśnie państwa sieciować jeszcze przed sieciowaniem, czyli właśnie powiedzieć, że miasto stąd też zgłosiło podobny temat i może to jest pomysł, żeby to, bo będzie dużo większa szansa po prostu na to, że to wydarzenie faktycznie wtedy zaistnieje, zostanie wybrane do realizacji. A jestem przekonany, że dużo miast polskich będzie miało szansę właśnie tutaj zaistnieć, bo nie jest też tajemnicą, że jest pewien parytet regionalny i oczywiście Habitat dba o to, żeby każdy region świata był w jakiś sposób reprezentowany, natomiast dla państwa gospodarza będzie przewidziana też jakaś kwota tych wydarzeń, więc naprawdę jest duża szansa, żeby tutaj zaistnieć. Wydarzenia kolejne, czyli training events, warsztaty, tutaj jest znacznie mniej tych wydarzeń, około 30 przewidzianych, ale też można spróbować najlepiej właśnie w porozumieniu z jakąś inną organizacją czy z innym miastem takie wydarzenie zaproponować. To jest wydarzenie, które dla 20-30 osób, bo jeszcze nie wspomniałem, networking events to jest około 100 osób, mniej więcej ta skala wydarzenia, training events około 30-20, bo to właśnie mają być warsztaty w mniejszej skali, dłużej trwającej, skupione już właśnie na pewnym procesie nauczania nawet, tak? I kolejny bardzo ważny element, Voices from Cities, głos miast. Tutaj zaraz sobie popatrz, tak, około 30 jest przewidzianych wydarzeń w tym cyklu.
I to są, to jest możliwość pochwalenia się właśnie jakimś elementem najlepiej nawiązującym do tych 6 tematów WUF-u, realizacji polityki miejskiej, który można się pochwalić, pokazać konkretne rozwiązania, które będą do naśladowania przez inne miasta. Bo taka jest jakby trochę idea, żeby właśnie ten głos miast pokazał to, co jest warte naśladowania, takie najlepsze praktyki. I to oczywiście też najczęściej jest realizowane w jakichś duetach, tripletach miast, które podobne zadania realizują. Tak, następny punkt SDG in action, czyli cele zrównoważonego rozwoju w praktyce. Tutaj to są przede wszystkim wystąpienia związane z realizacją właśnie celów zrównoważonego rozwoju. Jeśli państwa miasta, czasem może nawet o tym nie wiedzą, ale z reguły realizują któryś z celów, 17 celów zrównoważonego rozwoju, obejmujących praktycznie wszystkie sfery życia, więc jest duża szansa, że państwo nawet o tym nie wiedząc, te cele bardzo, bardzo przykładnie realizują. No i to też jest to miejsce, gdzie można się tym pochwalić, tylko właśnie w nawiązaniu do tych celów, żeby pokazać, jak miasto się w nie wpisuje. I tutaj też wiemy, że właśnie miasta z planu działań dla miast będą chciały też pochwalić się tymi działaniami, które w tym kierunku realizują. Biblioteka miejska bardziej prawdopodobnie do środowiska akademickiego skierowane wydarzenie, ale też zdarzały się wystąpienia, z tego co pamiętam, właśnie z ostatnich forów, gdzie miasta uczestniczyły w tych wydarzeniach. To są wydarzenia skupione, jak nazwa wskazuje, wokół jakiejś publikacji istotnej o tematyce miejskiej. Jak najbardziej można takie wydarzenie zgłosić. I One UN, czyli sesja w strefie ONZ. Tutaj tych wydarzeń jest najmniej, około 15, i one skupiają inicjatywy, jeśli państwa miasto jest w jakimś programie, partnerstwie realizowanym z ONZ, no to jest właśnie to miejsce, żeby o tym opowiedzieć. I to są te otwarte możliwości, o korzyściach już nie będę, już właściwie mówiłem, to pominiemy, natomiast to są te otwarte możliwości w ramach otwartego naboru, po zarejestrowaniu dostępne, jest formularz do wypełnienia. Jeśli będzie jakaś potrzebna pomoc, doradztwo, tutaj też oczywiście prosimy o kontakt, będziemy służyć, starać się pomóc w przygotowaniu takiego zgłoszenia. Natomiast, no właśnie, jest inicjatywa, w ramach której się tutaj spotykamy, czyli WUF w Twoim mieście. Chcemy, żeby ten WUF no, nie ograniczał się tylko do tej strefy jednak zamkniętej. Ważna jeszcze informacja jest taka, że WUF, bo to wiele osób mówiąc o WUF-ie, myśląc o WUF-ie, odwołuje się do COP-u, tak, do szczytu klimatycznego. To są jednak bardzo różne wydarzenia. Oczywiście jest ten poziom high level officials, tak, przedstawicieli polityków, którzy no, jakieś ustalenia będą chcieli też jakąś deklarację pewnie stworzyć. Natomiast to jest jednak, nie chcę mówić, że nieważna rzecz, ale marginalna w stosunku do tego, co dzieje się, tych wszystkich wydarzeń, które dzieją się. WUF jest znacznie bardziej otwartą konferencją niż COP i tutaj tak naprawdę każdy, dosłownie każdy, kto się tylko zarejestruje, może uczestniczyć, ale musi się zarejestrować, więc ta strefa w pewnym sensie jest zamknięta. Natomiast chcemy wyjść na zewnątrz, chcemy, żeby jeszcze przed WUF-em właśnie ten temat był obecny, też żeby oczywiście wzmocnić świadomość tego wydarzenia w Polsce, bo wciąż niestety, i tutaj dziękujemy bardzo za możliwość, za organizację tego cyklu seminariów, bo mamy nadzieję, że właśnie w ten sposób dotrzemy do miast z tą wiadomością, z tymi możliwościami, jakie WUF stwarza. Natomiast mogą państwo też zgłaszać właśnie wydarzenia, które organizujecie w swoich miastach jako wydarzenia powiązane z WUF-em. Najlepiej, jeśli one wiązałyby się z tymi 6 tematami, które też już były wspominane, głównymi tematami WUF-u. No i wtedy tutaj wystarczy zgłosić tutaj przez między innymi naszą stronę Obserwatorium Polityki Miejskiej. Jest zakładka WUF w Twoim mieście, tam jest formularz, można zgłosić takie wydarzenie i my też już popilotujemy, postaramy się doradzić i zasugerować, jak to powiązać
z WUF-em i jaka jest korzyść z tego? No taka, że na pewno takie wydarzenie będzie bardziej widoczne, będziemy to też wszystkimi kanałami promocyjnymi starać się o tym wydarzeniu informować, nagłaśniać. Natomiast no, transakcja jest związana, z drugiej strony właśnie Państwo poprzez to wydarzenie też informują o WUF-ie i, no, i mam nadzieję, że wszyscy w ten sposób będą zadowoleni i skorzystają na takiej współpracy. Plan działań dla miasta, o którym już była mowa, wciąż, co prawda nabór oficjalny się zakończył, ale wciąż jest wiele miejsc i tutaj zapraszamy, jeśli ktoś z Państwa jeszcze rozważał taką możliwość, to bardzo zapraszamy do tej inicjatywy. Też no nie będę teraz już opowiadał szczegółowo, te wszystkie informacje są dostępne. Jeśli otrzymamy tylko taki głos, że ktoś z Państwa jest zainteresowany, to oczywiście już bezpośrednio nawiążemy kontakt i opowiemy, z czym to się wiąże, jak to wygląda. No i to jest pokrótce chyba tyle. Tych oczywiście wydarzeń będzie jeszcze więcej, nie wspominaliśmy chyba jeszcze o strefach, których gospodarzem są Katowice, znaczy pan prezydent chyba wspominał, 11 strefach, które będą w tak zwanej green zone, czyli tym obszarze, który nie będzie zamknięty tylko dla osób zarejestrowanych, on będzie w przestrzeni miasta. To są głównie sceny wydarzenia, oczywiście no, logicznie no, ukierunkowane przede wszystkim tutaj na region, na mieszkańców, którzy będą mogli w tych wydarzeniach brać udział, ale też na uczestników WUF-u i też z pewnością tutaj jakaś możliwość współpracy i zaangażowania będzie. Tutaj Państwo widzą właśnie strony internetowe, przede wszystkim główna strona, właśnie oficjalna strona WUF-u, unhabitat.org. Mamy też zakładkę na obserwatorium, która właśnie służy jako taki polski punkt kontaktowy, tam są wszystkie kontakty i można je znaleźć, żeby o poszczególnych inicjatywach porozmawiać. Media społecznościowe, mail, do którego też zapraszamy korzystania. Tutaj jeśli Państwo zostawią nam jakąś wiadomość, będziemy odpowiadać i starać się znaleźć taki sposób, który pozwoli właśnie na najbardziej efektywne zaangażowanie. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie doktorze i na koniec my ze swojej strony, czyli Związek Miast Polskich przedstawi swój plan. Nie ukrywamy, że ten plan ma na celu właśnie zwiększenie zainteresowania Światowym Forum Miast, wyprzedzenie forum rozmową o problemach miejskich, ale także wykorzystanie tego wydarzenia do tego, żeby w Polsce wzmocnić głos miast, żeby wzmocnić nasz lobbying promiejski, który prowadzimy, miasta same prowadzą, a także prowadzimy poprzez Związki Miast, Związek Miast Polskich, Unię Metropolii Polskich, Unię Miasteczek Polskich, Związek Powiatów też nam pomaga. My ze swojej strony zaproponowaliśmy pewien cykl wydarzeń, które dzisiaj inaugurujemy, ale kolejne wydarzenia będą miały charakter merytoryczny i będą związane z tematyką WUF-u. Chcemy o tych problemach rozmawiać w naszych miastach, z udziałem naszych miast i chcemy również poprzez te seminaria przygotować naszych potencjalnych referentów, którzy będą mieli szansę ewentualnie zabrać głos w tych głównych wydarzeniach, o których mówił pan doktor Janas przed chwilą, do tego, żeby czuli się jako w pewnym sensie przedstawiciele wszystkich miast, a nie tylko swojego miasta. To nie będzie jakaś wielka liczba, ale uważamy, mamy nadzieję, że kilka osób uda nam się w ten sposób po pierwsze zachęcić, a po drugie przemycić do tego mainstreamu Światowego Forum Miast. Te nasze wydarzenia, które już zasygnalizował pan prezes Frankiewicz, odbędą się najpierw w Wałbrzychu i w Wałbrzychu będziemy mówić o substancji miejskiej, o zasobach miast, o wszystkich zasobach miast, ale głównie o ich stronie materialnej, o ich potencjale lokalnym. Wałbrzych jest takim miastem, które w tej chwili samo siebie wyciąga ze stanu zawałowego, można powiedzieć, już nawet nie przedzawałowego, bo tamten prezes, ten przemysł PRL-owski zdążył upaść, zanim zaczęły się zmiany. I także Wałbrzych w pewnym sensie musi zmierzyć się z takimi zwielokrotnionymi problemami, ale buduje ten swój
pomysł na Wałbrzych w przyszłości w oparciu o te zasoby, którymi dysponuje, świetnie. Bardzo ważnym elementem tej budowy jest rewitalizacja. Bardzo ważnym elementem jest polityka mieszkaniowa. Ważnym elementem jest przyciąganie inwestorów w oparciu o lokalne potencjały i o tym, na tym chcemy skoncentrować spotkanie w Wałbrzychu. Potem przeniesiemy się do Gdyni. Gdynia jest tym miastem polskim, które jest, oczywiście wiele miast polskich to robi, ale Gdynia zasłynęła jako jedno z dwóch pierwszych miast w Polsce, które zbudowało specjalną infrastrukturę wspierającą budowę społeczeństwa obywatelskiego. Gdynia jeszcze za rządów świętej pamięci pani prezydent Cegielskiej powierzyła to zadanie młodej organizacji pozarządowej. Oni to świetnie zrobili. Dzisiaj szef tej młodej organizacji pozarządowej jest wiceprezydentem miasta od dłuższego czasu. Natomiast ciekawe jest to, że ta budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gdyni jest jakby potwierdzona, ma imprimatur, ma świadectwo jakości ze strony samych mieszkańców. Do niedawna było w Polsce prowadzone takie badanie jakości życia w miastach i odpowiadali sami mieszkańcy, jak im się żyje w swoim mieście, czy dobrze, czy niedobrze. I w Gdyni była zawsze od lat najwyższa liczba pozytywnych odpowiedzi na to pytanie. Dlatego w tych sprawach społecznych, sprawach zaangażowania mieszkańców spotykamy się w Gdyni. Potem przenosimy się do Sopotu, w którym między innymi odbywa się samorządowy kongres finansowy w tym roku w kwietniu. I w Sopocie będziemy jakby kontynuować tą rozmowę o finansach miast i o gospodarce miast. A dlatego w maju, że będziemy mieli już zamknięty bilans roku 2021, a także będziemy wiedzieli, jak z czym się mierzymy na bieżąco, bo będą już znane dane o finansach miast po pierwszym kwartale tego roku. Sopot jest już takim umownym miejscem, Katowice zresztą też, bo w Katowicach jesienią odbywa się samorządowe forum kapitału i finansów od wielu lat. Natomiast ponieważ to wydarzenie sopockie ma rangę międzynarodową, więc postanowiliśmy w tej sprawie spotkać się w Sopocie. I wreszcie w czerwcu w Dzierżoniowie spotkamy się na seminarium, które będzie seminarium właściwie częściowo międzynarodowym, ponieważ wniosek o przeprowadzenie tego seminarium właśnie w Dzierżoniowie zgłosiła nam Rada Gmin i Regionów Europy, czyli CEMR, dlatego że Dzierżoniów w ramach programu URBACT, którego jesteśmy notabene punktem kontaktowym w Polsce, realizuje taki projekt ciekawy na temat celów zrównoważonego rozwoju i ich lokalnego wdrażania w miastach we współpracy z 18 innymi miastami Unii Europejskiej. I dlatego w tej sprawie spotkamy się w Dzierżoniowie. Chcę zwrócić uwagę, że to, że te miasta stały się gospodarzami miast w ramach tego cyklu WUF w Twoim mieście, gdzie z formalnych względów każde miasto może złożyć tylko jeden projekt, który może uzyskać taki status. To, że myśmy zgłosili te wydarzenia w tych czterech miastach, nie wykluczają tych czterech miast z udziału w tej normalnej ścieżce. I na przykład prezydenci tych miast dowiedzieli się ode mnie, że mogą się zgłaszać do tego cyklu WUF w Twoim mieście i że mogą tam zgłosić jakieś ciekawe wydarzenia, które mają już zaplanowane. A przecież w polskich miastach dzieje się mnóstwo ciekawych rzeczy i dlatego zachęcamy, żeby nie zastanawiać się długo nad zorganizowaniem czegoś nowego, chociaż tego nie wykluczamy, ale próbować, zwłaszcza te wydarzenia, które się jakoś włączają w tematykę Światowego Forum, włączyć po prostu w tą ścieżkę. Zachęcamy też do tego, żeby zapraszać ludzi ze swoich miast, ludzi aktywnych w rozwoju mojego miasta,
do tego, żeby do Katowic przyjechali. Naprawdę może się zarejestrować i skorzystać z wiedzy, która tutaj będzie upowszechniana. Każdy, komu leży na serce rozwój jego miasta, a nawet jego osiedla czy dzielnicy. My zakończymy ten cykl merytoryczny Zgromadzeniem Ogólnym Związku Miast Polskich w Katowicach. Ono będzie połączone z zaprezentowaniem Krajowej Polityki Miejskiej, która wtedy już będzie dokumentem przyjętym. My jako miasta, ale także my jako Związek Miast Polskich, my jako Unia Metropolii Polskich byliśmy od początku przez ministerstwo zaproszeni do pracy nad tym dokumentem i ten projekt Krajowej Polityki Miejskiej, mamy do niego wciąż jeszcze oczywiście jakieś szczegółowe uwagi, głównie o technicznym charakterze, ale to jest dokument, którego się czujemy w pewnym sensie współautorami i dlatego cieszymy się, że on będzie mógł być formalnie przedstawiony tu w Katowicach podczas naszego zgromadzenia ogólnego, a od wczoraj już wiemy, że również równolegle, a być może razem z nami Rada Unii Metropolii Polskich też temu samemu tematowi poświęci swoje zainteresowanie. Ale proszę Państwa, po to, żeby poszerzyć możliwość udziału polskich miast w Światowym Forum, myślimy także o innych działaniach i o szerszej obecności związku, a poprzez Związek także miast na forum w Katowicach i o tym powie krótko pani Joanna Nowaczyk, zastępca dyrektora Biura Związku. Zapraszam cię, Joanno. Szanowni Państwo, chcielibyśmy Państwa zaprosić dodatkowo, mamy jeszcze jedną propozycję, do tego, abyście Państwo współtworzyli z nami, ze Związkiem Miast Polskich, pewną przestrzeń do spotkań. Podjęliśmy decyzję wspólnie z Unią Metropolii Polskich, że zachęcimy Państwa i wprowadzimy pewnego rodzaju taką możliwość do współtworzenia pewnej przestrzeni, przestrzeni tak naprawdę dla miast, czyli nie przestrzeni wystawienniczej swoistego rodzaju, tylko... Chociaż to będzie w tej części Expo. Części Expo. Będzie faktycznie to część Expo, gdzie miasta mają szansę się zaprezentować i pokazać. Podjęliśmy jednak decyzję, że pewna synergia wspólnych działań pozwoli nam pokazać się jeszcze bardziej, jeszcze lepiej i ta samorządność nasza lokalna pokazana wspólnie poprzez przepiękne stoisko, wypracowane wspólnie, wspólnie sfinansowane, pozwoli nam pokazać się bardziej i jeszcze wspólnie ciekawiej. Zaprogramowane. Poza tym w lutym właśnie spróbujemy Państwa zachęcić do tego, żebyście przemyśleli swoją decyzję i zgłosili się do nas i wspólnie z Unią Metropolii Polskich będziemy prowadzić taki szacunek, które miasto chciałoby wystawiać się na takim stoisku i wspólnie z nami stworzyć taką przestrzeń. Tak byście czuli się Państwo tak naprawdę współgospodarzami, żebyście to Państwo swoich gości mogli tam zapraszać, żebyśmy mogli na przykład swoje miasta partnerskie zaprosić i tam wypić z nimi kawę, rozmawiać, wymieniać się doświadczeniami. Temu miałoby służyć to nasze wspólne miejsce. Prosimy o rozwagę, o zastanowienie się, czy bylibyście Państwo gotowi. My w tym czasie podejmiemy decyzję i będziemy powoli przygotowywać program tego stoiska. Zaproponujemy Państwu jakieś rozwiązania, ale też będziemy otwarci na to, być może miasta chciałyby zaprosić kogoś bądź na przykład coś zaprezentować. Będziemy to dogrywać i na ten czas marcowy dajemy sobie właśnie czas. Oczywiście będziemy projektować tą przestrzeń i wyceniać jakie mamy możliwości. To tak naprawdę od decyzji ile nas będzie zależy też wielkość tej przestrzeni. Chcę dodać, że pojedyncze miasto ma troszkę mniejszą szansę udziału i zaprezentowania się. Po pierwsze z racji tego, że są to po prostu koszta, a wspólnie uda nam się to po prostu wszystko podzielić. I tak, żebyśmy na czerwiec byli gotowi i tuż obok, pewnie niedaleko Katowic, postawili taką dużą przestrzeń miast, samorządów i pokazywali swoje najlepsze osiągnięcia, czy o filmie. To znaczy niedaleko Katowic. Stoiska Katowic. Stoiska Katowic. Planujemy oczywiście duży telebim, będziemy przygotowywać ciekawy film. Tak, na tym stoisku będziecie Państwo mieli do dyspozycji również czas.
wspólnie ten tak zwany program funkcjonowania tego stoiska wspólnie z wami chcemy wypracować i chcemy, żeby każde miasto, które będzie współgospodarzem tego stoiska, miało swój czas na tym stoisku, gdzie będzie mogło swój event przeprowadzić, zwłaszcza wtedy, jeśli nie zmieści się, a na to nie ma zbyt wielkich szans, w tym mainstreamie wydarzeń forum, ponieważ tam pan doktor Janes mówił przed chwilą, ile będzie tych eventów i te liczby dotyczą ludzi z całego świata. Więc tam są ograniczone możliwości. Mamy nadzieję, że to nasze stoisko te możliwości poszerzy. I prosimy o rozważenie takiej naszej propozycji. Będziemy do Państwa po seminarium Forum Rozwoju Lokalnego wysyłać taką ankietę, w której zadamy kilka pytań i wtedy prosimy o deklarację. Pewnie ten nabór zrobimy, nazywam to naborem, ale po prostu chęć zgłoszeń będziemy prowadzić do końca lutego. Z mojej strony dziękuję. Ja teraz zapraszam Państwa do zadawania pytań. Krzysztof Paczyński już na początku tłumaczył, w jaki sposób Państwo możecie się włączyć w tą naszą rozmowę. Zależy nam na tym, żeby to były pytania nie tylko na czacie, ale pytania, które Państwo powiecie w tej chwili na wizji i fonii. Joanno, zdaje się, że masz już zgłoszenie. Tak, bardzo serdecznie zapraszamy. Pierwsze zgłoszenie pani prezydent Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Czy jest pani prezydent z nami? Zachęcamy Państwa do zadawania pytań. Będziemy włączać i wizję, i fonię. Będzie nam milej rozmawiać. Na pytania odpowiadamy w tej chwili też na czacie. O, jest. Dzień dobry, pani prezydent. Jest pani prezydent. Witamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowna pani minister, panie senatorze, panie prezydencie, panie dyrektorze, wszyscy szanowni państwo. Dzień dobry z Ostrowa Wielkopolskiego. Przede wszystkim chciałabym bardzo serdecznie pogratulować prezydentowi Marcinowi Krupie za to, że właśnie miasto Katowice zostało gospodarzem tak prestiżowej imprezy, jaką jest Światowe Forum Miejskie. Z wielką radością obejrzałam tą prezentację Katowic, która dzisiaj została nam przedstawiona. Robi imponujące wrażenie, panie prezydencie, serdecznie gratuluję i wiem też, jakim ogromnym wyzwaniem jest organizacja tego Światowego Forum, ale jestem absolutnie przekonana, że Katowice sobie z tym poradzą na szóstkę z plusem. Światowe Forum Miejskie to, jak mieliśmy okazję dziś usłyszeć, najważniejsze na świecie globalne wydarzenie dotyczące polityki miejskiej i zrównoważonego rozwoju miast. Myślę, że fakt, iż to wydarzenie odbywa się właśnie w Polsce, daje nam, polskim samorządowcom, ogromną szansę i możliwość, aby z jednej strony zaprezentować potencjał polskich miast i potencjał Polski tym samym na arenie międzynarodowej, a z drugiej strony pokazać ten niezwykły rozwój i wielką innowacyjność miejskich ośrodków w Polsce. To jest wydarzenie bez precedensu. Pani minister mówiła w swoim bardzo ciekawym wystąpieniu o Karcie Lipskiej i tam mówiła o tym, że powinniśmy jako samorządowcy budować, kreować, inspirować budowę miast zielonych, sprawiedliwych, produktywnych, dostępnych i włączających. To jest wielkie zadanie, wielkie wyzwanie i wielka odpowiedzialność. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości, szczególnie w obecnym czasie, szczególnie w czasie pandemii i tych gwałtownie zachodzących zmian i gospodarczych, i społecznych. Ale samorządowcy to tacy ludzie, którzy wyzwań się nie boją, więc chcę wyraźnie podkreślić, że my jako Ostrów Wielkopolski, miasto, którego jestem gospodarzem, z wielką atencją przyjmujemy założenia tego forum. Deklarujemy chęć włączenia się jako miasto w jego uczestnictwo.
mimo że te założenia są niezwykle ambitne i takie niosące wielką odpowiedzialność, to jednak w pełni się z nimi identyfikujemy, bo wiemy, że nie ma jakby odwrotu. Albo będziemy budować miasta zielone, sprawiedliwe, włączające i dostępne, albo przyszłym pokoleniom nie zostawimy dobrej spuścizny. Znaczy my dzisiaj projektujemy miasta naszej przyszłości dla przyszłych pokoleń i musimy je właśnie tak budować. Ostrów Wielkopolski chciałby na forum podzielić się, pokazać takimi rozwiązaniami z zakresu zielonej przyszłości miast. My w Ostrowie rozwijamy ideę zielonej energii, własnej zielonej energii. Inwestujemy w ekorozwiązania, takie jak elektryczne autobusy, czy projekt ostrowskiego rynku energetycznego. To jest ważny, istotny projekt, chyba jeden z niewielu, jeśli nie jedyny, realizowany w kraju. Nasze miasto jest także na etapie realizacji dużego projektu, na który otrzymaliśmy środki norweskie, projekt Ostrów 2050, miasto ekologiczne, energetyczne i ekonomiczne. To jest bardzo kompleksowy projekt, który obejmuje wiele obszarów. Pan dyrektor Porawski doskonale go zna. Przede wszystkim obszar społeczny, środowiskowy, gospodarczy. I ten projekt, jego realizacja jest dla nas absolutnym priorytetem. I to jest przykład zaledwie kilku praktyk, które w Ostrowie stosujemy, ale wiemy też doskonale, jak ważne jest wzajemne uczenie się od siebie. Dlatego chętnie pokażemy ostrowskie praktyki, ale jeszcze z większą radością takich dobrych praktyk od innych polskich miast, od Katowic na przykład, czy od miast światowych będziemy się uczyć. Więc ja może nie tyle tytułem jakiegoś pytania, ale głosu w dyskusji. Myślę też, że to forum jest wielką szansą dla miast średniej wielkości. I to chciałam podkreślić, że miasta średniej wielkości powinny na takim forum i na każdym innym mieć swój udział, swój ważny głos. Suma potencjału miast średniej wielkości jest imponująca. Myślę, że przyszłość należy do takich miast, dlatego ważne, żebyśmy mogli także się na takim forum wypowiedzieć. Bardzo dziękuję za możliwość. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo pani prezydent. Pani właściwie tylko potwierdza słuszność tego pomysłu, który my pracujemy nad nim już od kilku miesięcy, bo przecież nie od dzisiaj wiemy, że forum będzie w Katowicach i też czujemy się zaszczyceni tym, że jesteśmy, że umożliwiono nam to ten partnerski udział w tych przygotowaniach. Zgłosił się jako kolejny, teraz do Tychów się przeniesiemy. Bo Tychów nie jest daleko z Katowic, ale też tylko online będziemy mieli pana Michała Lorbieckiego, pełnomocnika prezydenta Tychów. Zapraszamy Tychy. Dzień dobry Państwu. Jest bardzo mi miło widzieć Państwa tutaj, oczywiście online, niestety nie na żywo, nie w rzeczywistości. Natomiast spotykamy się w bardzo słusznej sprawie i jest mi niezmiernie miło kierować wielkim przedsięwzięciem, wielkim dla Tychów, mianowicie osoby, które znają Tychy, wiedzą, że były one zaprojektowane i zbudowane, można powiedzieć, w całości według jednej koncepcji. Natomiast nie zostały one zrealizowane w całości, ponieważ zabrakło realizacji tego, można powiedzieć, kluczowego serca miasta, jakim jest centrum. I w Tychach nie mamy takiego typowego centrum miasta. I świetnie się składa, bo Światowe Forum Miejskie pokrywa się z naszymi działaniami, które rozpoczęliśmy w zeszłym roku, dotyczącymi tak naprawdę powstania tego najważniejszego miejsca w mieście. I chcielibyśmy się jak najbardziej zaangażować w Światowe Forum Miejskie z naszym działaniem poświęconym tej realizacji. Oczywiście angażujemy się na wszystkich możliwych polach, żebyśmy mieli też
wiedzę i doświadczenie, które płyną z sieciowania się miast przede wszystkim, żebyśmy korzystali ze swojej wzajemnej wiedzy, ze swoich pomysłów, a przede wszystkim praktyk. Dlatego jest nam niezmiernie miło, że możemy być częścią nie tylko tutaj zaangażowania w Związek Miast Polskich, ale przede wszystkim w Światowe Forum Miejskie. Też może nie zadam pytania, bo wydaje mi się, że wszystkie takie podstawowe informacje zostały przekazane, natomiast myślę, że jest to kluczowe, żeby pokazać swoją obecność i chęć zaangażowania, więc zabrałem głos. Jest mi bardzo miło i będę się cieszył, że będę mógł z Państwem współpracować. Dziękuję bardzo. Widzę, że są zgłoszenia albo nie ma. Zapraszamy, ale nie ma zgłoszeń. Ja rozumiem, że w tej części informacyjnej dostaliście Państwo dzisiaj i tak solidny pakiet informacji. Skoro nie ma pytań na bieżąco, a przepraszam, Pani Urszula Stefanowicz się zgłasza. Czy możemy udostępnić obraz i głos Pani Urszuli Stefanowicz? O. Mam nadzieję, że Państwo mnie słyszą. Ja chciałabym widzimy również o jedną kwestię. Dziękuję za możliwość zabrania głosu. Chciałam zapytać, czy na przykład w ramach zgłaszanych różnych wydarzeń przewidywana jest jakaś przestrzeń dla wydarzeń na przykład wspólnych miast i organizacji pozarządowych. To jest jedna kwestia, bo nie zauważyłam takiej opcji w omawianych typach wydarzeń, powiedzmy. I chciałam też zapytać o to, na ile istotne w tematyce omawianej będą tematy zrównoważonej mobilności i aktywnej mobilności, czy przystosowania miast do ruchu pieszego i rowerowego, przekształcania planowania przestrzennego miast. Czy to mieści się w obszarze tych zielonych miast, rozumiem? Tak, dziękuję bardzo. Pan doktor Karol Janes odpowie na pytanie Pani Urszuli. Postaram się. Tak, oczywiście miasta i organizacje pozarządowe i miasta i organizacje pozarządowe są jak najbardziej uprawnionymi uczestnikami tego wydarzenia. Więc te wydarzenia sieciujące na przykład mogą być złożone we współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, tak? Jeśli to będzie dotyczyło właśnie na przykład problematyki, nie wiem, bardziej efektywnej współpracy na linii miasto, organizacje pozarządowe, takie wydarzenie może zostać zgłoszone w ramach tego open callu. Ponadto, no, praktycznie jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, one będą w wielu miejscach obecne. One nie są może w tej chwili jeszcze, nie ma szczegółowego programu, więc nie są wypisane, ale no, nie widzę tutaj przeszkód żadnych. Natomiast jeśli chodzi o mobilność, zrównoważoną mobilność miejską, to jest temat jak najbardziej, on może nie jest w tych sześciu tematach wprost wymieniony. Oczywiście częściowo on wchodzi w zakres tematu Zielone Miasta w oczywisty sposób. Natomiast będzie też wprost jedna specjalna sesja, to w ramach tego głównego programu, zresztą zgłaszana właśnie przez Polskę, będzie sesja poświęcona zrównoważonej mobilności, taka duża i zrównoważona mobilność będzie też, ja wiele nie wspominałem o tym wydarzeniu, ale też specyfiką tego WF będzie ścieżka europejska tak zwana, zakładając właśnie, że jednak gro uczestników będzie tutaj z krajów europejskich. Chcieliśmy, żeby był tam w programie taki blok no, poświęcony jednak problematyce bliższej miastom europejskim i tam będą, zresztą pani minister wspominała też krótko o tych tematach, będą cztery tematy poruszane, dwa związane bezpośrednio z tymi tematami wydarzenia, czyli Zielone Miasta i Miasta Sprawiedliwe i Inkluzywne, Włączające. I jeszcze będą dwa tematy takie bardziej specyficzne, czyli właśnie zrównoważona mobilność i dostępne mieszkalnictwo.
Także to jest tak wprost, to będzie dostępne i na pewno jeszcze wiele wydarzeń. Tak naprawdę program, co będzie w programie dokładnie i kto będzie, no to się okaże już właśnie po selekcji, wtedy będzie upubliczniony, ale też nie ma przeszkód, żeby tego typu tematy zgłaszać. Jeszcze pan prezydent Krupa. Jeszcze krótko uzupełnię, bo poza tą strefą Blue Zone, która jest taką zamkniętą strefą właśnie na zgłoszenie i tak dalej, mamy tą Green Zone, scenę, o której pan Karol Janas mówił, która będzie rozmieszczona mniej więcej w obszarze centrum naszego miasta, gdzie są przewidziane różne sceny i różne wydarzenia. Między innymi scena edukacyjna, więc tam bardzo fajnie jakby NGO-sy zafunkcjonowały. Mamy scenę innowacji, to również jest bardzo ciekawe miejsce do tego, aby zaprezentować podejście do działalności, włączenia, współzarządzanie miastem NGO-sów. To o czym ja też trochę w prezentacji mówiłem. No, mamy dobre doświadczenie w Katowicach, jest centrum organizacji pozarządowych, które bardzo prężnie działa, tych zadań, które tam są realizowane, jest olbrzymia ilość, a więc myślę, że tutaj na tym etapie już tworzenia konkretnych scenariuszy wydarzeń na te kilka dni, które będą, a wcale to nie jest wykluczone, że kilka dni, bo przecież możemy to pozostawić nieco dłużej. Ci goście, którzy przyjadą na Samwów, często jest tak, że zostają ponad ten czas samej konferencji, a więc dzieje się dość o wiele więcej w przestrzeni miasta, więc możemy jakby też w tych tematach ująć konkretne działania NGO-sowe w dyskusjach o przyszłości miasta. Ja też chciałem dodać, nie wiem z jakiego pani jest miasta, ale wydaje mi się, że gdyby do takiego wydarzenia sieciującego w tak ciekawej tematyce, jak pani zarysowała, to gdyby zgłosić wydarzenie już z góry z udziałem kilku miast i organizacji pozarządowych, to szanse na pozytywne zakwalifikowanie przez tą międzynarodową komisję na pewno wzrosną. Proszę państwa, dziękuję. Nie mamy w tej chwili innych zgłoszeń. W związku z tym chciałem na zakończenie powiedzieć tak, że zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych zarówno naszymi seminariami, wszystkich, którzy chcą uzyskać jeszcze dodatkowe informacje na temat wydarzeń, tego cyklu wydarzeń, który jest najważniejszy w tym czasie, który nam jeszcze do WUF-u pozostał, czyli WUF w moim mieście. Czy też tych wszystkich miast, które będą zainteresowane tą wspólną przestrzenią, tym wspólnym stoiskiem, wspólnym miejscem spotkań, to do pani Hanny Czernik u nas w związku zapraszam do kontaktu. Natomiast jeśli państwo się skontaktujecie z kimś innym w Związku Miast Polskich, no to i tak zawsze trafi do osób zainteresowanych. Duże miasta zachęcamy do korzystania także z tego kanału Unii Metropolii Polskich, bo niektóre miasta to zależy. Te miasta należą i tu, więc niektóre z nich korzystają z kanałów Związku, inne korzystają z kanałów Unii, ale od dłuższego czasu, a w perspektywie WUF-u na pewno, to jest ścisłe współdziałanie. Dziękuję wszystkim za obecność dzisiaj. Dziękuję panu prezydentowi za gościnę. Dziękujemy pani minister za niezawodną obecność i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach.